Algorytmowa apokalipsa na YouTube, problemy z elektroniczną wersją PIT-u i rywalizacja Samsunga Galaxy S10 z 7 Mi 9. To wszystko i jeszcze więcej w 195 wideo Michał Mielnik, zapraszam. W tym tygodniu ponownie zaczynamy od dyrektywy Akta 2, która jest coraz bliższa realizacji. Co więcej, coraz mniej państw zdaje sobie sprawę z jej realnych zagrożeń. Sprawa wygląda tak, że porozumienie tydzień temu zostało nawiązane między Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim. Teraz przedstawiciele państw członkowskich Unii Europejskiej zgodzili się na jego treść. Jedynie pięć państw wyraziło sprzeciw, wśród nich Polska, Finlandia, Włochy, Holandia czy Luksemburg. Jednak to było za mało i niestety może się okazać, że mamy niecały miesiąc, aby obronić się przed wpływami dyrektywy o. Ochronie praw autorskich, ponieważ głosowania według Julii Redy, aktywistki Partii Zielonych, która mocno sprzeciwia się właśnie tej uchwale, będą miały miejsce albo 25 do 28 marca, albo gdzieś w połowie kwietnia, więc nie ma już dużo czasu, aby się obronić przed skutkami tej uchwały, a jeżeli ona wejdzie w życie. To algorytmy odsączające treść w internecie będą musiały tę treść sprawdzić jeszcze przed pojawieniem się jej w sieci, co może wpłynąć na to, że spotkamy się z cenzurą prewencyjną. I niestety, chciałbym tutaj mówić, że przesadzam, żartuję, ale sytuacja wygląda tak, że YouTube ostatnimi czasy naprawdę zasypuje licznymi żądaniami o każdy film niemalże nasze filmy i mamy taką sytuację, że jesteśmy zagrożeni, jeżeli chodzi o nasz kanał i naszą działalność. Więc nie wiem czy Video News będzie działał w takiej formie, jeżeli zmieni się to prawo, czy będę mógł w ogóle korzystać ze stron internetowych, czy w ogóle wyszukiwarka newsów, z której często korzystam, Google News będzie działała prawidłowo. Więc jeżeli możecie, sprawdźcie jak będzie to wpływało na was i jeżeli rzeczywiście czujecie, że idzie to w złym kierunku, to zaprotestujcie, wyraźcie sprzeciw, czy to wyjściem na manifestacje, czy to też za pomocą specjalnych petycji. Zwłaszcza, że ja mam powody, żeby nie ufać tym algorytmom. Ostatnia afera, która ma miejsce na YouTube związana z akcją YouTube Wake Up i tym, co po prostu dzieje się w kwestiach proponowanych treści na platformie, jest naprawdę zastraszająca. Ja czuję się obrzydzony tym, co teraz robi YouTube. Na swoim filmie YouTuber Matt Watson ujawnia, że serwis ma problem z algorytmami proponowania treści. Jeśli interesujemy się treściami, w których występują kobiety, w pewnym momencie może nam się ukazać materiał stworzony przez dziecko. Jeśli klikniemy, wpadamy w pułapkę, gdzie wśród sugerowanych filmików znajdują się tylko takie pokazujące dziewczynki. Najczęściej podczas jogi albo jedzenia lodów. Takie miejsca są siedliskiem pedofilskich komentarzy z czasowymi oznaczeniami momentów, które mogą być ciekawe dla dewiantów. Co w tym wszystkim najgorsze, algorytmy YouTube'a pozwalają na rozpoznawanie takich filmów i blokowanie komentarzy, ale portal nie usuwa filmów ani nie blokuje do nich dostępu, zwłaszcza do tych, które są przerzucone na kanały potencjalnych pedofilów. Firma traci w rezultacie umowy na reklamy z potężnymi korporacjami jak Nestle czy Disney. Jednocześnie firma broni się, mówiąc tym, że ręcznie skasowała ponad 400 kanałów, choć internauci wskazują, że wśród nich są też błędne decyzje i zostały skasowane kanały, które miały dobre treści ale wracamy już do informacji bez większej dozy emocji. W tym tygodniu najważniejsze, jeżeli chodzi o komunikaty medialne, były premiery nowych telefonów i oczywiście oglądaliście pewnie z nami transmisję na żywo z Samsunga Galaxy S10, natomiast Xiaomi pokazało po cichu, bo w Chinach swój model Mi 9. Zrobi to z pomocą Snapdragona 855, ekranu AMOLED 6,4 cala z niewielkim wcięciem i nawet 12 GB ramu. Oprócz tego mamy nowe wykończenie z zagiętym na czterech bokach szkłem oraz gradientowym połyskiem. Pierwsi recenzenci narzekają na śliskość telefonu, ale najważniejszy ma być w nim aparat. Oprócz 48 megapikseli do podstawowych zdjęć otrzymamy 16 megapikseli z szerokim kątem oraz 12 megapikseli z podwójnym powiększeniem. Oprócz tego Xiaomi zapowiedziało też tańszą wersję Xiaomi Mi 9 sp ta ma mieć procesor Snapdragon 712, 6 GB RAMu, ale jednocześnie zachowa trzy aparaty oraz charakterystyczny design. Z kolei dla fanów wydajności przygotowano transparentną odsłonę Mi 9 Alita Battle Angel. Ceny są konkurencyjne, bo najtańszy model Mi 9 w Chinach kosztuje 1700 zł, a najdroższy około 2300 zł. No ale oczywiście mieliśmy też premierę Samsunga i chcę Wam powiedzieć o tych dwóch, których na razie w Polsce nie możemy kupić, a wydają się być chyba najciekawsze z tego wszystkiego, co Samsung prezentował podczas swojej konferencji. Galaxy Fold, telefon, który ma w zestawie 6 aparatów oraz dwa ekrany. Można z niego korzystać w dwóch trybach, telefonu z ekranem 4,6 cala oraz tabletu. Wtedy ekran zyskuje wymiar 7,3 cala i niemalże kwadratowe proporcje, które psuje ogromny notch. Utworzony w ten sposób tablet ma przełączać się płynnie między aplikacjami, a tych zmieści na ekranie maksymalnie 3. Oprócz tego dwukomorowa bateria 4380 mAh, Snapdragon 855, czy 12 GB ramu i 512 GB na pliki. Światowa premiera jest zaplanowana na 26 kwietnia. Nie wiadomo zaś, kiedy zostanie pokazany Galaxy S10 w wersji 5G. Ten ma dostać 1 TB dysku Snapdragona 855 oraz dodatkową czwartą kamerę. Ta ma służyć za mapowanie środowiska 3D, co pokazywano przy okazji rozszerzonej rzeczywistości. Powiększony zostanie ekran, ten będzie. Mieć 6,7 cala, ale i bateria do 4,5 tysiąca mAh. Cena na pewno nie będzie niska. A teraz wróćmy na moment do Polski i zobaczmy, że jest jedna firma, która jest w stanie połączyć zarówno telewizję klasyczną, jak i VOD i robi to w dobry sposób, a co więcej, przez 6 miesięcy za darmo. W ten sposób Play otwiera na nowo usługę Play Now. Dotychczas pozwalała ona na odbiór treści za pomocą smartfonów i tabletów oraz przeglądarki. Teraz do zestawu dochodzi telewizor, a to wszystko dzięki przystawce TV Box. Ta jest specjalną wersją odtwarzacza z Android TV wyprodukowaną przez Sajem. Jednak nie będzie to urządzenie zamknięte na odtwarzacz Playa. Pojawi się możliwość pobrania gier i korzystania ze sklepu Google. Można także dokupić pakiety z kanałami sportowymi i rozrywkowymi. Samo urządzenie i podstawowa usługa są za darmo przez 6 miesięcy. Jeżeli chcecie ją dostać, obowiązuje zasada: kto pierwszy w salonie Play, ten lepszy. Do Polski dotarło rozwiązanie unikatowe w skali Europy. Od teraz nasze zeznanie podatkowe zostanie policzone przez urzędników, a my jedynie w internecie zatwierdzimy jego treść. No i oczywiście, jak to z wszystkimi treściami w internecie, które dotyczą danych osobowych, także i tutaj musiał pojawić się problem. Dziennik Gazeta Prawna dotarł do informacji o luce w logowaniu do systemu Twój EPIT. Dzięki niej dostęp do naszych zeznań podatkowych mogli mieć pracodawcy i księgowi. Wystarczyło podać wysokość dochodu z 2017 roku oraz jeden dochód z pitu z 2018 roku. Ministerstwo Finansów powiedziało, że problemu z rozwiązaniem nie ma, bo dane użytkowników są zabezpieczone. Jednak luka istniała przez dwa dni, aż ministerstwo stwierdziło, że ją załata. To dobrze, bo dzięki temu możemy rozliczyć pizzę za pomocą kilku kliknięć, jeśli posiadamy profil zaufany lub określoną liczbę informacji z naszych rozliczeń. Wiecie, jak to zazwyczaj wygląda na rynku konsolowym? Mamy jedną wersję konsoli, a po kilku latach pojawia się Slim, która jest lepsza, albo wersja Pro, która jest zdecydowanie mocniejsza. W przypadku Xbox'a możemy doczekać się dwóch wersji nowej konsoli od razu na premierę. Xbox nowej generacji może powstać w dwóch wersjach, tak przynajmniej twierdzi jeden z największych francuskich portali o grach wideo. Oprócz Xboxa Anaconda, o którym wam w przeszłości opowiadałem, mielibyśmy się doczekać Xboxa Lockhart. Ten byłby oparty o nową architekturę z procesorami Zen 2. Podobnie jak Anaconda, procesor miałby 8 rdzeni i 16 wątków o nieznanym jeszcze taktowaniu. Oprócz tego obydwie wersje mają dostać 1 dysk Terabajt na start. Różnice w cenie będą wynikać z zastosowanego RAMu. Tańszy Xbox Lockhart dostanie 12 GB GDDR6, a Anaconda 16. Zmienią się także karty graficzne. W tańszej wersji karta będzie w stanie przeliczyć ponad 4 teraflopy danych, a w droższej ponad 12 teraflopów. Według francuskiego serwisu premiera obydwu konsol jest zaplanowana na 2020 rok. Cena droższej wersji ma być taka sama jak za Xbox One X na start, czyli 500 dolarów. A teraz czas na krótkie informacje. We Francji dyscypliną sportową została walka na miecze świetlne. To wszystko dzięki francuskim szermierom oraz ludziom, którzy są fanami Gwiezdnych Wojen i od lat starali się o to, aby ta dyscyplina została uznana za sportową. A co do zyskiwania uwagi, no to OnePlus podzielił się oczywiście za pomocą wycieku zdjęciem swojego nowego modelu telefonu. Z tego co widać na tym zdjęciu, możemy spodziewać się aparatu, który będzie wysuwał się z obudowy. Natomiast przechodząc do Apple, które też chciało uszczknąć nieco na premierze Samsunga, zupełnie przypadkiem w tym tygodniu wyciekł patent na wyginany smartfon, ale Apple nie wyprodukuje takiego telefonu przed 2020 rokiem, ponieważ najprawdopodobniej nie ma ekranu Mam też informację dla tych, którzy lubią zostawiać dużo pieniędzy u Apple. Najprawdopodobniej firma szykuje kartę płatniczą we współpracy z firmą bankiem Goldman Sachs, i ta karta miałaby mieć dodatkowe funkcje, takie jak 2% cashbacku czy specjalne rabaty na zakupy u konkretnych partnerów. No i być może jakiś rabat na nowego iPhone'a. Co do sieci 5G. We Wrocławiu pojawią się testy tego rozwiązania, jednak nie chodzi o sieć telekomunikacyjną do telefonów, natomiast o sieć 5G, która będzie wykorzystywana chociażby przy latarniach, które będą miały dopasowywać poziom oświetlenia, przy kamerach, które mają monitorować to, czy miejsca parkingowe są zajęte w czasie rzeczywistym, czy chociażby przy prognozach smogu. Które będą wytwarzane przez urządzenia mierzące oraz przez algorytmy, które będą przeliczać wartości z poprzednich dni i w ten sposób analizować, czy wieczorem, gdy będziemy chcieli pobiegać, będzie smog. Natomiast, skoro jesteśmy przy sieci 5G, to warto też wspomnieć, że w sumie to jest już ona przestarzała, przynajmniej według prezydenta Stanów Zjednoczonych. Donald Trump w swoim twicie nawołuje do tego, aby jak najszybciej powstała sieć 6G, bo inaczej amerykańskie firmy zostaną w tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie 195 odcinka Videoniusa. Mam nadzieję, że będę mógł Was zaprosić na kolejny odcinek za tydzień i by seria była kontynuowana. Mam nadzieję, że jednak prawo, które ma wejść w Unii Europejskiej, będzie zmodyfikowane w taki sposób, by twórcy tacy jak my na tym nie ucierpieli. Tak czy inaczej, dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia. Cześć.